Siemano, z tej strony Michał i Mati. Cześć! A dzisiaj nagramy sobie recenzję kostki Dayan Guhong w wersji drugiej na plastiku. Dobra, kostka Dayan Guhong przychodzi do nas w takim oto opakowaniu. Mamy tutaj okienko przydzielne folią, napisane, że to jest Dayan, że to jest kostka Dayan 3x3. Różne chińskie napisy, różne takie. No, w pudełku nie otrzymujemy instrukcji niestety, ale to przecież każdy układać kostkę potrafi. Tu mamy jeszcze wcale Made in China. No dobra. Więc przejdźmy do ścinania zakrętów. Ścinanie zakrętów to będzie 45 stopni. No, a w odwrotną stronę tak mniej więcej porywa do końca narożnika. No dobra. Co do poruszania, to oceniam to na 3,5 punkta. Ścinanie zakrętów na pół. Więc jest to bardzo fajna kostka. Kosztuje 55 zł na strefie kostek. Link do strony będziecie mieli w opisie. A to co? To jest bardzo fajna kostka. I jeszcze pokażę wam budowę. Tak wygląda center cup. Tu mam śrubki regulacyjne. Może sobie tego center cupa teraz budowę. No, jest ta kostka jest nasmarowana smarem Biosilk Maracuja Oil. Okuczał się. Tak wygląda krawędź. Bardzo estetyczna jest. Tutaj mamy takie jakby torpedkę, no. Tak wygląda narożnik, jest taki dość dziwny, taki jest bardzo mało miejsca, tutaj tylko ta nóżka. No i tu się ogólnie świeci, bo jest zasmarowana. Boże, nie jest. Nie wiem, co to jest.
Wieczór to chyba Center Cup. Nie znasz nie Center Cup, a tylko krawędzi. Trzeba bardzo dużo siły włożyć. Super kostka, ale ja wiem, trochę modujecie, wyregulujecie, nasmarujecie jakimś na szmaru, to będzie super chodziło. Ale ja oceniam tą kostkę na 4,5 punkta. Fajna kostka. Bardzo polecam serdecznie dla początkujących i zaawansowanych SpeedCuberów. I to co? To była recenzja dla sklepu strefakostek.pl. Widzimy się w następnej recenzji. No i cześć!